jest SOS dla Ciebie. Podcast Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce. To jest podcast SOS dla Ciebie. Anna Choszcz-Sędrowska. Witam serdecznie. Mojego dzisiejszego gościa to Beata Kulik, doradca do spraw rzecznictwa w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Reprezentuje nasze stowarzyszenie w Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Działa w Eurochild, Europejskiej Sieci Organizacji na Rzecz Praw Dziecka. Jest trenerką. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, pracowników opieki społecznej, policjantów, kuratorów na temat pracy z dziećmi po traumie. Współautorka publikacji Szkoła Wrażliwa na Traumę. Jak wspierać dziecko z doświadczeniem traumy w procesie edukacji. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czym jest trauma rozwojowa, w jakim stanie mogą być ukraińskie dzieci i towarzyszący im dorośli, którzy przyjeżdżają do nas z terenów działań wojennych, oraz o tym, jak im pomóc. Dowiemy się także dzisiaj, czym jest nieprzepracowana trauma wojenna i czy każda polska rodzina ma taki rozdział w swojej historii. No i zapytam Beatę też na pewno o Władimira Putina. Trauma. Coś, czego doświadczamy, dorośli czy dzieci, co jest dla nas przytłaczające, przerażające, co powoduje, że nie jesteśmy sobie w stanie sami z tym doświadczeniem poradzić. Teraz często, w ogóle ostatnio, często było nadużywane słowo trauma. Mówiono o trauma, przeżyłam traumę, a ktoś miał na myśli to, że na przykład nie pojechał na jakieś stypendium, że nie wyjechał na wakacje. I to nie jest trauma i to bardzo dobrze, bo jakbyśmy takie zdarzenia nazywali traumą i była to rzeczywiście trauma, to byłyby to zdarzenia, których codziennie, wielokrotnie doświadczamy. To są sytuacje stresujące. Trauma to coś zdecydowanie więcej. Trauma przytłacza. Trauma występuje wtedy, kiedy subiektywnie odczuwamy to zdarzenie jako zdarzenie zagrażające naszemu życiu. Jako zdarzenie zagrażające życiu osób bliskich nam. Czyli mówimy tutaj o bardzo poważnej sytuacji. I teraz, jeśli myślimy o tym, czym jest trauma, czy jakie są rodzaje traumy, to pewnie większość osób tak na pierwszy rzut oka myśli sobie wypadek komunikacyjny, utrata domu, na przykład w wypadku pożaru, śmierć bliskiej osoby, zwłaszcza jeśli to jest dziecko, to śmierć rodzica, gwałt, napad, rabunek. Wszystko to, co się zdarza i ma początek i koniec. Ale jeśli my tutaj w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce w Polsce mówimy o dzieciach z pieczy zastępczej, o dzieciach, którymi opiekujemy się, no my, rodzice SOS opiekują się tymi dziećmi, wychowawcy w placówkach, to są dzieci, które nie mogą przebywać, nie mogą wychowywać się w swojej rodzinie biologicznej. No i tutaj pojawia się pytanie, co takiego w tej rodzinie biologicznej się działo, że one muszą wyjść do pieczy zastępczej. Sąd umieszcza je w opiece zastępczej. To, co możemy na pewno powiedzieć, to zdecydowana większość dzieci w pieczy zastępczej doświadczyła trudnych, traumatycznych doświadczeń. Tylko nie były to doświadczenia jednorazowe, które miały swój koniec, znaczy początek, koniec, a następnie rodzina była w stanie pomóc takiemu małemu człowiekowi. To są dzieci, których doświadczenia traumatyczne były udziałem każdego dnia. To była ich codzienność. A najczęściej tą osobą, która była źródłem doświadczeń traumatycznych, nie była jakaś przypadkowa osoba, jak w przypadku wypadku samochodowego na przykład, ale opiekun, rodzic, czyli ta osoba, która miała chronić, ta osoba, która miała być źródłem bezpieczeństwa, ta osoba, która miała być źródłem opieki, jest codziennie, każdego dnia, godzina po godzinie najczęściej, źródłem stresu, strachu, czasem doświadczeń o charakterze zagrażających życiu. Albo odbieranych przez dziecko jako zagrażające życiu. Mhm. Czyli chcesz powiedzieć, że te dzieci ukraińskie, które do nas przyjeżdżają jeszcze przed wybuchem wojny, doświadczyły traumatycznych przeżyć, a teraz jeszcze wojna dostarczyła im kolejnych.
Jeśli myślimy o dzieciach z ukraińskiej opieki zastępczej, no to tak możemy właśnie dokładnie to zdefiniować. Wszystkie dzieci na całym świecie, albo zdecydowana większość dzieci w pieczy zastępczej, to dzieci, które doświadczyły złożonej traumy rozwojowej. Czyli ten opiekun pierwotny, rodzic, rodzina biologiczna, nie był źródłem bezpieczeństwa, był źródłem lęku. A jeśli mówimy o dzieciach ukraińskich, to na tą traumę, na tą złożoną traumę rozwojową, na tą traumę relacyjną nakłada się trauma wojenna. I te dzieci są, można powiedzieć, w dwójnasób straumatyzowane, skrzywdzone jednego dnia, bo tak w zasadzie można powiedzieć, jednego dnia cały ich świat, w miarę bezpieczny, legł w gruzach. Po prostu musiały wszystko zostawić. Musiały zmienić miejsce pobytu, spakować bardzo ograniczoną liczbę rzeczy i no tutaj w zależności od tego, jak wyglądała ta ucieczka, jak wyglądała ta ewakuacja, albo doświadczyć dodatkowo okropności wojny, albo po prostu aż tyle, że doświadczyć tego dużego stresu związanego po prostu z opuszczeniem wszystkich miejsc, które znały, znajomych, szkoły. Rodziców także. My mamy również teraz pod opieką dzieci z pieczy instytucjonalnej, które przyjechały do nas z Kijowa, które przed wybuchem wojny w domu dziecka były 3 dni. Zostawiają wszystko. Zostawiają wszystko. Zaczynają nowe życie w Polsce. I też musimy mieć świadomość tego, że nie wiemy. My nie wiemy. Nikt nie wie. Rodziny ukraińskie nie wiedzą. Opiekunowie nie wiedzą. Jak długo? Na ile będą tutaj u nas, będą naszymi gośćmi, czy wrócą, a jeśli wrócą, to dokąd? No właśnie, to jest taka bardzo dla nich trudna sytuacja. Ja pytałam o tę, to moje pierwsze pytanie a propos rany, no bo trauma znaczy rana. Jak to jest? Bo dzieci, jak je obserwujemy, teraz przyjeżdżają, one się bawią. Jest tak zupełnie zwyczajnie, jak się tam do nich pojedzie, można z nimi pogadać. To jest tak, że to się otworzy w pewnym momencie i to uwolni, nie wiem, jakiś zapach, dźwięk, jakaś osoba. Jak to wygląda? To można powiedzieć, że bardzo różnie. I to zależy od każdej osoby, która przeżyła trudne, traumatyczne doświadczenie. Bo po pierwsze, musimy wziąć pod uwagę, że ten zespół stresu pourazowego, on się ujawnia nie u każdego, kto doświadczył traumy. No właśnie, a dlaczego? To jest bardzo, bardzo różnie. Najczęściej dlatego, że jeśli ktoś ma taki zasób, że oprócz doświadczenia traumatycznego ma w swojej biografii, w swoim doświadczeniu, dużo pozytywnych wzmocnień, dobre relacje z innymi osobami. Jest osobą, która ma dobrych opiekunów, dobrych dorosłych wokół siebie, to w momencie, jak tej traumy doświadcza, mówimy tutaj o dziecku, to zwraca się do tych najbliższych. I ci najbliżsi są źródłem bezpieczeństwa. I ta relacja z najbliższymi może być właśnie na tyle odbudowująca, kojąca, że ten zespół stresu pourazowego, który u danej osoby mógłby się ujawnić, albo się nie ujawni, albo ujawni się, no nie w całym spektrum i całym zestawie tego, co składa się na zespół Czyli stresu pourazowego. Im silniejsze mamy te mechanizmy obronne, tym no, gdzieś rzadziej to nam się ta rana otworzy. Ja pamiętam takie spotkanie z rodzicami zastępczymi, którzy opowiadali o tym, że historia jednej z ich córek uwolniła czytanka. Oni, czytanka taka, takiej treści, która miała dużo wspólnego z jej przeszłością i to otworzyło gdzieś właśnie tę ranę, która gdzieś głęboko w duszy była. Czym może skutkować dla dziecka ta trauma rozwojowa? Jak to wygląda w kontekście jego rozwoju, jego przyszłości? Może pamiętajmy o tym, że jak mówimy trauma rozwojowa, to większość z nas ma w głowie takie stereotypowe, ale takie zdarzenia jak przemoc w rodzinie,
jak bycie świadkiem tej przemocy, bycie ofiarą tej przemocy. Doświadczenia seksualne, wykorzystania seksualnego, nawet przemoc psychiczną. Ale bardzo często dzieci, które trafiają do pieczy zastępczej, to są dzieci, które doświadczają również przewlekłego zaniedbania. I to przewlekłe zaniedbanie bardzo często jest po prostu uznawane za to tylko zaniedbanie. Ale to zaniedbanie wpływa w podobny sposób, mówiąc o złożonej traumie rozwojowej, jak doświadczenia takiej masywnej przemocy fizycznej, masywnej przemocy seksualnej, jeśli były to doświadczenia jednorazowe, jeśli nie były to doświadczenia skumulowane. A większość naszych dzieci doświadcza i przemocy fizycznej, i przemocy emocjonalnej, i zaniedbania. I one mogą się pojawić, ujawnić w sytuacjach dnia codziennego. Ale zanim powiemy, że to jest dziecko, które jest trudne, że trudno się z nią albo z nim pracuje nauczycielowi, trudno się z nim pracuje wychowawcy w przedszkolu, trudno się tym dzieckiem opiekować, to musimy zrobić ten krok do tyłu i się zastanowić, dlaczego. Czyli jaka historia za nim stoi i jak ta historia wpłynęła na to, jak z jednej strony wygląda życie tego dziecka, ale z drugiej strony, jak ono się rozwijało, jaki był rozwój mózgu tego dziecka. Dlatego, że te doświadczenia, trudne, traumatyczne doświadczenia znajdują odzwierciedlenie również w budowie anatomicznej mózgu. I na co dzień raczej o tym nie myślimy. Na co dzień myślimy, że to dziecko dziwnie się zachowuje w szkole. Ono jest trudne, ono nie słucha, ono nie może skupić uwagi. Dlaczego? Mamy do niego pretensje. Ale to nie jest tak, że ono nie może skupić uwagi. Ono, zanim trafiło do tej konkretnej szkoły, zanim trafiło do tego domu dziecka, do tej rodziny zastępczej, do tej rodziny SOS, doświadczało codziennie stanów, w którym czuło, że jego życie jest zagrożone. Czuło, że jego zdrowie jest zagrożone. Może zagrożone jest życie, zdrowie matki, może rodzeństwa. Czyli musiało być w stanie podwyższonego alertu. Cały czas obserwować, jak się zachować. Ale to oznacza, że cały czas hormony stresu się uwalniają. I teraz bierzemy to dziecko i umieszczamy w nowym środowisku, które jest bezpieczne, w którym nikt nikogo nie krzywdzi. Nie ma osoby, która stosuje przemoc, ale to nie powoduje, że to doświadczenie, że świat jest zagrażający i ja muszę cały czas nadzorować, monitorować, zastanawiać się, skąd przyjdzie zagrożenie, znika. Ja się jako dziecko tego nauczyłem. To pozwoliło mi przetrwać. Ja poza tym nie wierzę, że świat jest bezpieczny. No i teraz jesteśmy w szkole, jesteśmy w sytuacji lekcji. Czy ja się wtedy jako dziecko mogę skupić? Czy ja mogę myśleć o tym, co mówi nauczyciel, co mówi pani nauczycielka? Jeżeli ten dorosły jest dla mnie źródłem niepokoju w najlepszym razie. No bo ja wiem, że na dorosłych nie można liczyć, bo tego się nauczyłem w domu. Ale to jeszcze jest jedna rzecz jako dziecko. Tak jest z doświadczeniem trudnym, z doświadczeniem traumatycznym. Ja się nie skupiam na lekcji. Ja się skupiam na tym, czy mnie tu coś zagraża. A jeżeli się na tym skupiam, to w takim wymiarze czysto biologicznym ta część mózgu, która jest odpowiedzialna za uczenie się nowych rzeczy, nowych treści, analizę, ale również za wartościowanie moralne, nie funkcjonuje. Myślę, że jak tak o tym opowiadasz, to pewnie gdzieś otwierają się jakieś takie historie, jakieś opowieści o niegrzecznych dzieciach w klasie, o takich właśnie, które czy biją, czy ciągle przeszkadzają, dzieciach właśnie, które są w takim cały czas takim poczuciu zagrożenia. Powiedziałaś też o tym, że to jest też kwestia, którą no, można zobaczyć też w EEG, w mózgu, prawda? Ale mózg ma też cudowne możliwości regeneracji. I wiele razy słyszałam, jak mówiłaś, że relacje uzdrawiają. To prawda. Bo jeśli jako dzieci nauczymy się, że świat jest zagrażający, ale to jest
to znaczy, że się tego nauczyliśmy. Czyli możemy się nauczyć, że świat jest bezpieczny. Ale to jest długa droga. Mhm. To jest trudna droga, którą muszą pokonać opiekunowie zastępczy. Czy to będzie rodzic zastępczy, czy to będzie rodzic SOS, czy to będzie wychowawca w domu dziecka. Podstawą jest ten sam stabilny opiekun, który jest codziennie z tym dzieckiem. Bo to dziecko się nauczyło, że świat jest nieprzewidywalny, jest zmienny, więc ten opiekun jest tu i teraz. Mhm. I ten opiekun jest bezpiecznym dorosłym, ale to jest też opiekun, który musi być świadomy tego, z jakim dzieckiem przyszło mu pracować. Musi być świadomy tego, że zostanie wielokrotnie, mówiąc tak kolokwialnie, wystawiony na próby, że to dziecko będzie mu wielokrotnie pokazywać, że zerwijmy już tą relację. Nie wchodźmy w nią już, bo ono nie jest nauczone, że bliskość to jest coś, co daje bezpieczeństwo. Bliskość albo bliskość nie ma, sam muszę sobie tą bliskość zapewnić, albo jeśli jest, to za nią kryje się cierpienie. Tak, co jeszcze muszę zrobić, żebyś mnie zostawił, bo wszyscy mnie zostawiali. Tak. I to są często pytania na przykład naszych nauczycieli do naszych rodziców SOS. No przecież już tak dobrze szło. Przecież już on, nie wiem, miał jechać na jakieś zawody. No i nagle nic. Po prostu sabotuje to. Nie przychodzi na kolejne zajęcia. I taki trener jest rozczarowany i mówi, kurczę, taki talent i nic. No bo nie chciałeś mnie zostawić. To ja cię zostawiłem. Bo to przekonanie, że ten dorosły kiedyś wcześniej czy później odejdzie, jest bardzo silne. Bardzo dużo lat musi minąć i bardzo dużo dobrych doświadczeń. Na tych złych doświadczeniach muszą być nabudowywane dobre doświadczenia. Pomimo tego, że dziecko zachowuje się w sposób, który my potocznie nazywamy bardzo trudnym. Mhm. Musimy mówić, ja widzę cię, że tu jesteś, widzę twoje zachowanie, ale cię nie odrzucę. Tak, bycie z dziećmi bez względu na wszystko, to jest to, co też podkreślają rodzice SOS. Mówiłyśmy przez chwilę o mózgu, ja bym chciała jeszcze przez chwilę też skupić się na ciele, bo te emocje są zapisane w ciele, te złe emocje, te traumatyczne przeżycia. Co to znaczy, że są zapisane w ciele? Te emocje, które są zapisane w ciele, to są takie emocje, które się wielokrotnie powtarzają. Czyli jeżeli wielokrotnie doświadczamy traumatycznych, trudnych doświadczeń. Mówimy tutaj o złożonej traumie rozwojowej, więc powiedzmy doświadczamy to, co mamy w domu. Zaniedbanie, krzyk, przemoc. Przemoc fizyczna, przemoc psychiczna. I ja cały czas jestem poddawana, jako takie dziecko, no też reakcjom fizjologicznym. Cały czas mam wyrzut kortyzolu, adrenaliny, hormonów stresu i cały czas jestem w takim wzmożonym alercie. I teraz to jest po to, żeby mnie ochronić, ponieważ ta rzeczywistość jest zagrażająca. Ale to również powoduje, że moje ciało uczy się, że muszę być albo w stanie stałego pobudzenia do walki, albo w stanie stałego pobudzenia do ucieczki, albo w takim stanie, w którym ja się przekonuję, że najlepiej, żeby mnie tutaj nie było, żebym był nawet w postawie taki niewidoczny. I czasami mamy takich, spotkamy takie dzieci, takich uczniów, takie dzieci w rodzinach SOS, w rodzinach zastępczych, kiedy tak całe to ciało tego młodego człowieka mówi, no to nie podchodź do mnie, bo ja jestem gotowy do tego, że jak tylko do mnie podejdziesz, to ja ci pokażę. Co to znaczy? To znaczy również, że ja jestem w postawie taki. Mm-hmm. Że mam to wysokie czoło, mam te oczy. Ale jak się przyjrzymy tym oczom, to zobaczymy, że tam no niekoniecznie jest tylko i wyłącznie agresja. Tam jest również bardzo duży poziom niepokoju. Tam jest bardzo duży poziom lęku. Inne osoby mogą to przeżywać w taki sposób, że będą się zastanawiać, jak ja to mam przetrzymać? Jak ja mam przeżyć kolejny dzień? I te mięśnie nam się ustawiają w takie konkretne, najczęściej takie zamrożone już takie struktury, gdzie nam się wydaje, że tak,
patrzymy na tą osobę i mówimy, ale ona ma taką postawę dziwną. Ale ta postawa dziwna no nie wynika z tego, że jestem zrelaksowana i tutaj tak sobie chodzę na jakieś ćwiczenia rozciągające i tak, nie wiem, może coś ćwiczę i dlatego się tak, nie wiem, w jednym miejscu rozwinęłam, a w drugim się tak jakby tutaj no jest nienadbudowana ta masa mięśniowa, tylko właśnie dlatego, że tam cały czas ta psychosomatyka buduje nam określoną postawę. I też możemy obserwować dzieci. I pracując z terapeutami, właśnie pracującym z ciałem, po postawie można z jakimś dozą prawdopodobieństwa dużą zdiagnozować, jak to ciało reaguje, jak to dziecko reaguje na to, na te powtarzające się traumatyczne doświadczenia. Tak? Czy ono jest takim dzieckiem, które wchodzi w konflikt, jest w tej sytuacji monitoringu, żeby wejść w walkę, czy wręcz przeciwnie, w taką postawę. Mnie tu nie ma, nie widzicie mnie, nic ode mnie nie zależy, jestem zrezygnowana. Czyli taki trochę strach na wróble. No właśnie to pokazujesz, tego nie będzie widać, ale chcesz powiedzieć, że po tej postawie można rozpoznać, że coś się dzieje, prawda? To znaczy tak. Może to zrobić, no na pewno rodzic zastępczy czy specjalista, ale na przykład nauczyciel? Pewnie, gdyby się tak przyglądał i gdyby trochę został przeszkolony, to tak, no bo to jest też kwestia tego, że my tę postawę widzimy, ale pytanie, czy umiemy ją odczytać? Odczytać, właśnie. Czy umiemy połączyć z faktami, z tym, że dziecko jest na przykład z pieczy zastępczej, albo z tym, że po raz kolejny ta rodzina zmienia miejsce pobytu. To jest rodzina, w której występują problemy. Na przykład jest kolejny partner w rodzinie, ma mama takiego kolejnego partnera. I patrząc na takie dziecko, możemy się zastanawiać, jest trudno pracować z nim, ale zastanówmy się, jaka historia za nim stoi. Bo to nie tylko ten moment, że ja tutaj na lekcji mam trudno, albo ja tutaj w relacji opiekuńczej mam trudno tu, teraz, w tej chwili. Tylko się zastanawiamy, co się stało wcześniej. Co się stało wcześniej, ile tego wróćmy do tego ciała. Powiedz mi, jakie terapie się stosuje po to, żeby uwolnić to ciało? Żeby ten zapis odczytać, żeby to zmienić. Ja wczoraj słuchałam mam zastępczych, które mówiły, że dzieci dzięki poczuciu bezpieczeństwa, miłości, akceptacji ładnieją, że im się rozluźniają mięśnie, że w ogóle zmienia się ich wygląd. I myślę, że podobnie jest, jeżeli chodzi o tę terapię i o całe ciało, prawda? Całą postawę. Co się robi, żeby to uwolnić? To, co opisałaś, to tak pięknie pokazuje to, o czym mówiłyśmy. Czyli jeśli przestaje nam się wydzielać kortyzol i adrenalina, to po prostu przestajemy funkcjonować w trybie walki i ucieczki. Czyli możemy się rozluźnić. Często doświadczeniem osób, które są w stanie stałego pobudzenia, jest to, że one nie potrafią się zrelaksować. One nie potrafią się rozluźnić. Pytałaś wcześniej, jak to jest, czym się przejawia to doświadczenie traumatyczne. No, często przejawia się tym, że ja nie mogę się wyspać, bo albo nie mogę zasnąć, albo sen jest płytki, albo wielokrotnie się wybudzam. Tak samo z tymi rysami twarzy. I jeśli się rozluźnię, to rozluźnienie my odczytamy jako, że ktoś wypiękniał. My planujemy to, żeby stworzyć centra specjalistyczne SOS, w których będą prowadzone właśnie takie terapie. Byś mogła tak krótko powiedzieć, jakie to są terapie? Co się robi, żeby te dzieci wypiękniały? Możemy tutaj powiedzieć na pewno o dwóch typach terapii. Jedne typy terapii wykorzystują ruch. Po prostu to, czego brakuje bardzo dzieciakom. Po prostu ruch. I ten ruch może być wykorzystywany w różny sposób. Czy w ogóle praca z ciałem, bo można szerzej o tym mówić, to nie jest tylko kwestia ruchu. Ale taką jedną z terapii, która na pewno jest przez nas planowana, już była wykorzystywana w przeszłości, to jest terapia TRE. To jest terapia, która opiera się na takich naturalnych drżeniach ciała. I ona w ten sposób umożliwia uwalnianie z ciała tego nadmiaru stresu, tego nadmiaru tych hormonów, które normalnie nie jesteśmy w stanie, nie umiemy albo
nazwijmy to, już nie umiemy pozbyć się w naturalny sposób. No bo jak popatrzymy na zwierzęta, na przykład na taką antylopę, która ucieka przed lwem, jeżeli ona nie jest złapana przez tego, nie wiem, przez tego lwa czy jakiegoś innego drapieżnika, to ta antylopa nie zapada na zespół stresu pourazowego po tym zdarzeniu. No ale dlaczego? No i naukowcy się zaczęli zastanawiać, jak to jest, że zespół stresu pourazowego to jest takie doświadczenie właściwe ludziom. Co się wtedy dzieje u zwierząt, u ssaków, że ten zespół się nie pojawia? I zaczęto obserwować te zwierzęta i robić nagrania z takich naturalnych sytuacji, kiedy ta antylopa no, przeżyje, no bo na przykład zwierzę wybrało, drapieżnik wybrał inny egzemplarz i patrzymy na tą antylopę. Co się wtedy dzieje? Ona zaczyna drżeć. Mhm. I w ten sposób uwalnia nagromadzone hormony stresu. My jako gatunek, przecież my to też umieliśmy. Mhm. To nie jest tak, że my tego nie umiemy, ale myśmy się tego oduczyli. I my się w terapii TRE uczymy się od nowa, jak wykorzystać te doświadczenia, czy raczej inaczej, jak wykorzystać te mechanizmy, które mamy, biologicznie nam są dane do tego, żeby pozbyć się w zasadzie skutków traumy. Mhm. To jest jedna z przykładowych terapii, ale oczywiście w centrach specjalistycznych będziemy prowadzić klasyczną psychoterapię, będziemy również pracować z dziećmi w salach doświadczania świata, będziemy prowadzić zajęcia z integracji sensorycznej, także to spektrum, czy ta oferta centrów specjalistycznych, mamy nadzieję, będzie bardzo bardzo szeroka, od pracy z ciałem, od pracy za pomocą TRE, od pracy ze specjalistami. Neurologami na przykład, logopedami, tak, psychiatrami, terapeutami. No myślę, że to będzie bardzo potrzebne nie tylko dla ukraińskich, ale też i dla polskich dzieci. I takie są nasze plany. Wróćmy jeszcze do tej sytuacji, którą mamy teraz bardzo trudnej, związanej z wojną. Bardzo często teraz w mediach słyszy się o takiej nieprzepracowanej traumie z dzieciństwa w kontekście samego Putina. I tego, że no to, co się w tej chwili dzieje, to jest właśnie dlatego, że tam coś niedobrego zadziało się w przeszłości. Czy to rzeczywiście tak jest, że te braki, te traumatyczne przeżycia mogą mieć złe konsekwencje w przeszłości, aż do takiego momentu, kiedy no stajemy się takim człowiekiem, który robi aż takie rzeczy? Oczywiście trudno mi wyrokować, jak jest w przypadku prezydenta Rosji. Ale ogólnie można powiedzieć, że co do zasady, jeżeli doświadczyliśmy we wczesnym dzieciństwie takiej deprywacji potrzeb, byliśmy ofiarą różnych doświadczeń traumatycznych, czy to ze strony rówieśników, czy to ze strony dorosłych, czy to ze strony dorosłych, którzy nie potrafili nam pomóc, czyli sami byli niekrzywdzący, ale patrzyli na to, że jesteśmy ofiarami trudnych doświadczeń i nam nie pomogli. Czyli też się uczymy tego, że świat nie jest bezpieczny, że dorosłym nie warto ufać. To rzeczywiście w życiu dorosłym, jak już jesteśmy dorośli, ten poziom agresji może być zwiększony. Mówimy tutaj o takich doświadczeniach wczesnodziecięcych. Po angielsku to się nazywa Adverse Childhood Experience, które są skwantyfikowane. Może każdy z nas może sobie przeliczyć, że tak powiem, jakie mamy, jak nasze dzieciństwo, jak nasze doświadczenia przełożą się na to, jak potencjalnie, oczywiście statystycznie, na jakie choroby zapadniemy, a jaka jest nasza tutaj przewidywalna jakość życia. I właśnie, im więcej tych trudnych doświadczeń, tym większe prawdopodobieństwo, że będziemy sprawcą lub ofiarą przemocy po prostu. Najnormalniej w świecie przemocy. I czy ta przemoc przybierze taki jednostkowy charakter, czy będzie miała charakter takiej przemocy systemowej, no to już w zależności od naszej
ścieżki życia, tak? Więc tak możemy na to też popatrzeć. Jasne. Też czytałam ostatnio o tym taką opinię, że Polacy tak bardzo zaangażowali się w pomoc Ukraińcom, dlatego że sami mają nieprzepracowaną wojenną traumę, która dotknęła właściwie prawie wszystkie polskie rodziny. Możemy powiedzieć, że praktycznie tak, dotknęła nas doświadczenie II wojny światowej jest takim doświadczeniem powszechnym. I mówiąc o traumach, mówiąc o traumie ostrej, mówiąc o traumie złożonej traumie rozwojowej, no należy też wziąć pod uwagę te traumy, które są doświadczeniem całych społeczeństw. I II wojna światowa była takim doświadczeniem. No i też pamiętajmy, że ona się skończyła w 1945 roku, ale potem w Polsce bardzo dużo się zmieniło. Zmieniły się granice. Mówimy tutaj o ruchach ludności. Mówimy też o tym, że do pewnego stopnia można mówić o wojnie domowej, o tym, o działaniach podziemia antykomunistycznego, to rzeczywiście można powiedzieć o tym, że nowa władza, instalując nowe zasady, jednocześnie no, tutaj działała w taki sposób, że mieliśmy duży poziom no też takiej po prostu... No można powiedzieć o tym, że te działania militarne ciągle miały miejsce. Oczywiście nie dotyczyły wtedy całego społeczeństwa, ale miały miejsce i to jest też kwestia tego, o czym można było mówić. Polska doświadczała wtedy tego, że ludzie zmieniali miejsce zamieszkania, czyli zostawiali swoje gospodarstwa, miejsca znajome, jechali miejsca zupełnie nieznane, zmieniły nam się granice. No i dzisiaj, jak patrzymy na to, co się wtedy działo, to warto przywołać taki termin jak epigenetyka. Czyli te doświadczenia, które były udziałem osób, które bezpośrednio przeżyły wojnę. Trudne doświadczenia, traumatyczne doświadczenia. One były traumatyczne dla wszystkich, dla niektórych były wyjątkowo traumatyczne. Te doświadczenia, zgodnie z tym, co właśnie mówi epigenetyka, one są udziałem, w jakimś sensie są udziałem następnego pokolenia i jeszcze kolejnego pokolenia. Bo to nie tylko wpływ traumy na to, jakim ja jestem człowiekiem, jakim ja jestem rodzicem i jak wychowuję moje dzieci, ale to także wpływ moich doświadczeń na to, jak będą funkcjonować moje dzieci na poziomie czysto biologicznym. Jeśli ja doświadczyłem jako rodzic, czy to jako ojciec, czy to jako matka, takich skrajnych, traumatycznych doświadczeń, mówimy tutaj o pobytach w obozach koncentracyjnych na przykład, albo bycie ofiarą tortur, to pomimo tego, że moje dziecko nie doświadczy tego, że mój wnuk tego nie doświadczy, to właśnie te doświadczenia są przekazywane niezależnie ode mnie, niezależnie od mojej woli. One są przekazywane właśnie w tym doświadczeniu epigenetycznym. Znaczy w tym, one są przekazywane właśnie w taki sposób, który wyjaśnia nam epigenetyka dzisiaj. Kiedyś nie byliśmy w stanie naukowo wyjaśnić tego zjawiska. Dzisiaj naukowcy wiedzą coraz więcej o tym właśnie, jak i na czym polega ta transgeneracyjna transmisja traumy. Czyli to się niesie przez pokolenia. Ale moje pytanie było o to, czy to dlatego pomagamy Ukraińcom, twoim zdaniem? A to niestety jest tak, że ja tego nie wiem, bo trzeba by było zrobić takie badania po prostu. Dlaczego pomagamy? Może pomagamy dlatego, że Ukraina jest tak blisko. Że widzimy się za chwilę w takiej roli, prawda? Tak, i widzimy trochę to, że po prostu jesteśmy bardzo empatyczni, bo możemy sobie to wyobrazić, że to się dzieje również u nas. Tak. I dzieje się u nas, ponieważ mamy setki tysięcy dzieci i rodzin w Polsce, rodzin i dzieci z Ukrainy, które chodzą z naszymi dziećmi do przedszkoli, szkół. O czym powinniśmy pamiętać w kontakcie z nimi, Beata? Powinniśmy pamiętać, że to jest absolutnie wyjątkowe doświadczenie. I z jednej strony mamy naszych gości, którzy uciekają przed wojną, którzy przychodzą do polskiej szkoły, przychodzą, w ogóle przyjeżdżają do Polski
No i widzą, że tutaj jakby ludzie posługują się innym alfabetem. Mówię tutaj głównie o dzieciach, bo przecież dorośli to wiedzą. Szkoła jest inaczej zorganizowana, przedszkole jest inaczej zorganizowane. To jest wszystko nowe i to jest wszystko takie doświadczenie, kiedy z jednego znanego miejsca jednego dnia znajduje się w innym, w zupełnie innym systemie edukacyjnym. A z drugiej strony nasze dzieci, czy to w przedszkolu, czy w szkole, też muszą zostać dobrze przygotowane. Kim jest ten przybysz? Kim jest ten gość? Jak długo z nami będzie? Dlaczego ta dziewczynka nie mówi po polsku? To jest trudne dla obu stron. Zarówno dla ukraińskich dzieci, które przyjeżdżają tutaj z wojny, ale także dla polskich dzieci, które nie wiedzą, jak z tymi dziećmi rozmawiać, jak się zachować, co robić. Tak, bo pewnie im młodsze dziecko, tym łatwiej i bardziej spontanicznie w taką relację wejdzie. Natomiast musimy z naszymi dziećmi tutaj w Polsce rozmawiać. Przede wszystkim musimy rozmawiać o tym, czym jest wojna, co ona oznacza dla nas, ale co ona oznacza właśnie dla Ukraińców, żeby dzieci po pierwsze rozumiały, dlaczego mają nowych kolegów i nowe koleżanki. Po drugie, musimy rozmawiać, nauczyciele muszą też przygotować się, rodzice zastępczy, po prostu w domach rodziny muszą zrozumieć i przekazać dzieciom taką prostą informację, co to może, jakby, co może się zdarzyć w takiej relacji. Dlatego, że jeżeli gościmy w Polsce osoby, które mogą przejawiać cechy zespołu stresu pourazowego, no to one będą się w określony sposób zachowywać. To jest zwiększony poziom agresji, to jest zwiększony poziom drażliwości, to może być zwiększony poziom tak naprawdę bierności, wycofywania się z relacji. To może być sytuacja, kiedy jest nieadekwatna reakcja na neutralne bodźce. Takim bodźcem najbardziej czytelnym to będzie dom wszystkie bodźce hukowe. To będzie przelot samolotu. Ja jechałam... Syreny. Syreny, tak. To będą wszystkie bodźce, które są... kojarzą się w prosty sposób z wojną po prostu. Ja jechałam niedawno tramwajem w Warszawie. Jechało w tym tramwaju dużo rodzin ukraińskich z dziećmi i ten tramwaj nagle zaczął hamować w taki sposób, że tak zaczął troszkę podrygiwać. No to każdy się, że tak powiem, wstrząsnął, ale skala tej reakcji, nawet taka gołym okiem widoczna, nawet dla wszystkich pasażerów jednej z rodzin była bardzo znacząca. Te dzieciaki zamarły, one zamarły w przerażeniu, w takim skupieniu, co się zaraz stanie. Szybciutko im to zeszło, bo zobaczyły, że nikt poza nimi tak się nie zachowuje. Ale musimy mieć świadomość, że te reakcje mogą być zupełnie niewspółmierne na bodźce neutralne. I takim bodźcem neutralnym może być wszystko. To może być zapach, to może być kolor, to może być, nie wiem, czyjeś ubranie. Nie jesteśmy w stanie jakby do przodu przygotować się na to, co się może zdarzyć. Tu warto pamiętać też o tym, że im większa przewidywalność na takiej lekcji, tym bezpieczniej. Tym bezpieczniej. Bo też pamiętajmy, że te reakcje trudne, one jakby działają w dwie strony. Na bodziec reagują osoby, które doświadczyły traumy, są w stresie pourazowym, a na te osoby też reagują i przebywają wszyscy inni, którzy są w tej sytuacji. Czyli to jest takie duże zadanie, duża praca i duża mądrość wszystkich tych osób, które pracują z dziećmi. No i myślę, że nie możemy też zapominać o tym, że jednak mamy różnice kulturowe między Polską a Ukrainą. No właśnie. No i taką najprostszą i oczywistą różnicą kulturową to będzie to, że jest inny język i inny zapis tego języka. Ale tych różnic może być więcej. To może być różnica... Taka druga, zupełnie oczywista, nasuwająca się, to jest różnica wyznania. I tu w rozmaity sposób, czy bezwyznaniowość, czy po prostu rodziny,
które do nas przyjeżdżają, to mogą być albo rodziny prawosławne, albo rodziny grekokatolickie, więc to jest też inny obrządek. Mm-hmm. No choćby kiedy to będzie widać? Teraz, zaraz, jeśli będziemy mówić o świętach wielkanocnych, to one to święta przypadają w innym terminie i mogą się wiązać też z innymi zwyczajami. Ale to jest też dobry moment, bo możemy porozmawiać o naszych zwyczajach i o zwyczajach ukraińskich. Możemy to pooglądać sobie, możemy się tego powymieniać, nauczyć, poznać lepiej. Ale takich różnic może być więcej, pewnie jest ich więcej. I tutaj znowu takie zadanie dla nas tutaj w Polsce, żebyśmy też właśnie w miejscach, w których pracujemy z dziećmi, wiedzieli o tym, że te różnice są i korzystali z pomocy takich edukatorów międzykulturowych, którzy będą dla nas takim przewodnikiem po kulturze ukraińskiej i dla Ukraińców przewodnikami po kulturze polskiej. Tak, to jest bardzo ważne, zwłaszcza, że teraz obserwujemy jednak już zmęczenie pomaganiem, współczuciem i zaczynają nas pewne rzeczy irytować. Ja ostatnio czytałam jakieś takie komentarze, że jakaś mama nie rozumie, dlaczego jej córka dostała do nauczenia się modlitwę po ukraińsku, że to jest coś, jakieś przekraczanie granic, że to jest nie w porządku. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby się właśnie douczyć tego, z czym mamy do czynienia i właśnie poznać się nawzajem. Myślę, że powinni to zrobić przede wszystkim dorośli, bo dzieci to sobie poradzą, prawda? Pewnie im młodsze dzieci, tym łatwiej sobie poradzą, bo ten kontakt jest naturalny, on jest też nieobudowany takimi barierami, takimi oczekiwaniami też, że należy się tak zachować, albo zachowujemy się w taki sposób. Jak się jest małym, jak się jest w przedszkolu, to wszystko jest ciekawe i wszystko jest normalne w jakimś sensie. Im jesteśmy starsi, tym bardziej jesteśmy jakby już nasiąknięci pewnymi zwyczajami, sposobami reagowania. No i właśnie. I musimy się tego uczyć i musimy to poznawać. I musimy to sobie nawzajem tłumaczyć, bo wtedy jak coś rozumiemy, to nie musimy tego podzielać, nie musimy się z tym zgadzać, ale to rozumiemy. A jak coś rozumiem, to się na to nie irytuję. I nie chcę tego zmieniać, nie chcę kogoś dopasowywać, zwłaszcza, że tak jak mówimy, to są nasi goście, którzy przyjechali tutaj w bardzo szczególnej sytuacji. Część tych osób chce po prostu wrócić do siebie. Mhm. Tak jest. Jak będzie taka możliwość? Póki co są tutaj także dzieci z pieczy zastępczej, dzieci z rodzin zastępczych, z domów dziecka, są też u nas w SOS Wioskach Dziecięcych. Myślę, że to jest też taka bardzo ważna informacja, że jakiś czas temu napisałaś poradnik dla nauczycieli Szkoła Wrażliwa na Traumę, jak wspierać dziecko z doświadczeniem traumy w procesie edukacji. Powiedz, Beata, krótko, co w nim znajdziemy? Znajdziemy w nim definicję traumy, typy traum, ale też znajdziemy w nim informacje, w jaki sposób to doświadczenie traumatyczne wpływa na codzienność takiego dziecka. Jak zmienia jego zachowanie, jak powoduje, że zachowuje się w sposób, który nazywamy trudnym. I znajdziemy dużo wskazówek dla nauczycieli. Jak sobie radzić z tymi zachowaniami? Jak je rozumieć? Polecamy te publikacje nie tylko nauczycielom, ale wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób wspierają ukraińskie dzieci i dorosłych. Tę publikację znajdziecie Państwo na naszej stronie www.wioskiesos.org w zakładce publikacje. Bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. To był podcast SOS dla Ciebie, Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.